nazywa? Devil's Punch Bowl. Punch Bowl? A co to znaczy? Nie wiem, no chyba takie gnioty. Coś diabelskiego. Ale jak zjeżdżaliśmy, to był na znaku napis, że Otter Dogs, czy coś takiego. Myślę, że zobaczymy tu otery, ale nie widzę żadnej. No to jest też pierwsza w Stanach miejscówka, gdzie widzimy surferów. Zaraz za rogiem się ukażą. O, tu w zatoczce. No. Myślałam, że jest tak zimna woda i koniec lata był. No, ale widziałem też, jakie mają grube pianki i mają te na stopy, jakby kapcie, także no, na pewno jest zimno w wodzie. Tam jeden dobrze pojechał. No, wygląda to tak lajtowo, że aż bym wskoczył do wody. Jak się uda kupić tą skrzynię, która ma 2,30, to zmieszczę tam deskę też pod tę skrzynię. Nie, nie tylko narty. Dobra. No, mam coś teraz położyć gdzieś. Trzeba pić kawki i zjeść coś słodkiego. No właśnie. Nic z tego się nie wydarzy. No, tu się możesz położyć. Więc zjedliśmy sobie w przerwie tortillę. Ja, okazuje się, że jednak miałem rację z tym, że to jest otter. Otter Rock. Tak się nazywa ta miejscowa. Ale pytałem w sklepie tutaj. Już nie ma tu otters. Bo je podobno global warming kick them out. Także otter zostało już tylko na pamiątkę. Nagrywamy na żywo, na gorąco. Tętno pulsu. Kolejny dzień. 13 dzień. 13. Aż mi bateria padła z wrażenia. Także ten. Kolejny dzień. Nie wiem, czy to jak tu ustawię, będzie widać ten piękny las na wydmach. Oczom mi pokazał się las. Jak się nazywa ten kempin? Się na kempingu. Zaraz przy oceanie cały czas słychać szum fal. Wczoraj tam widzieliśmy dość dużych fal. Dość duże wydmy. I dość dużo kolika. I kolika. Dwie tutaj pagórki to są piaszczyste wydmy porośnięte. Trawą i lasem, gdzie się po takich wydmach do samego wybrzeża. No i plan dzisiaj jest taki, żeby jechać dalej na południe do półwyspu przylądu. Do półwyspa. Na półwyspa jedziemy. Przylądek jaki? Cape Blanco.
Cape Blanco, najdalej na zachód, wysunięty przylądek Ameryki, znaczy Stanów Zjednoczonych, ale tych kontynentalnych, czyli bez Hawajów i bez Alaski. No i mam nadzieję tam zobaczyć jeszcze większe fale. No i chyba powoli się będą zaczynać te lasy, takie coraz większe. Nie wiem, czy to sekwoje, czy jakieś inne, ale... zobaczymy. Także dzisiaj bez wielorybów, bez jakichś wybitnych wrażeń, ale za to z widoczkami mam. Dojechaliśmy na Cape Blanc. Cape Blanco. Najdalej wysunięty przylądek na zachód. Wiatr jak na Islandii. Ja wyjdę na chwilę. Wychodzę zobaczyć, czy jest zimno, czy ciepło. Co tu się dzieje? W aucie było 21 od klimy. To tu jest chyba z 17. Tu prawdopodobnie powinien być jakiś lighthouse, czyli latarnia morska na końcu, albo gdzieś tu. Wow, tutaj się ziemia zapada. Widzę ten przylądek tam. Widzę wodę. Ocean. I oprócz tego nic nie widzę. Zimno. Zimno! Masakra? No. Ale też jest ten taki, takie uczucie jak... oblepienia takie. Tak, takie oblepienia takiej, taką wilgocią. O, już to osiada na szybach. Ciekawe, czy to jest jakby słone. Brrr. To jest porażka. Myślałem, że tu zrobimy obiad. No ja też, ale chyba nie. Okej, decyzje zapadają na bieżąco z uwagi na silny wiatr i brak widoczności. Dokonujemy odwrotu z tego miejsca. Uznamy, że najdalej, jak się dało dojechać samochodem, dojechaliśmy. I tak byśmy niewiele zobaczyli, więc z tego przylądka zawracamy i jedziemy dalej na południe. Często w takich miejscach się spotykaliśmy z takimi warunkami. To jest chyba właśnie specyfika przylądków wysuniętych gdzieś głęboko w morze, w oceanie, że one przyjmują na siebie pierwsze uderzenie fal i wiatru, który rozpędzony przez tysiące kilometrów się tam przetacza przez ocean spokojny z zachodu na wschód. A tu już wjeżdżamy do lasku, już jesteśmy osłonięci od tego wiatru i cieszymy się, że nie zabukowaliśmy tu kempingu, bo tam widać jeszcze jakieś wybrzeże. Thank you.
więc idziemy na plażę i towarzyszy nam to takie dziwnie żółto świecące słońce. Doświadczenie by wskazywało na pożary lasów albo buszu. Nie wiem, czy to widać. Przez moje okulary bardziej to widać. No ale też nie widzieliśmy po drodze żadnych pożarów. I albo ten dym na niebie niesie po prostu wiatr gdzieś z daleka. Może nawet dalej z Kanady. W jakichś wyższych partiach atmosfery. Albo gdzieś tu jednak coś płonie w Oregonie. A to co to? Widziała ty to? Czy to jest barszcz Sosnkowskiego? Wygląda jak wielki koperek. Wow! Ile wielkich pni tutaj przez wodę wepchanych, pewnie przez fale wzburzone z oceanu. Taki driftwood. Dobra, nie wiem czy to widać tylko przez moje okulary spolaryzowane, ale jednak teraz już na niebie widać wyraźnie odcięty taki kawałek jakby tego dymu, który niesie wiatr. I to słońce znowu żółto, pomarańczowo, czerwone przez ten dym rzuca taki kolor na ocean, którego woda jest znowu taka zielonkawa. Ta plaża jest czarna. Czarny piach. I to wszystko ma tak nie... jakiś nienaturalny kolor. Ciekaw jestem, czy to widać tak fajnie przez obiektyw, jak przez, jak na żywo, gołym okiem. Ciekaw jestem, jak daleko od nas są te pożary. Jadąc po drodze widzieliśmy jakieś znaki, jakiś fire camp, ale nie wiem. Ten fire camp, to myślisz, że miał coś wspólnego z pożarem? Nie wiem, ale dziwnie. Niezłe kolory. Wczoraj już chyba nie nagrywałem, ale niebo się zasunęło dymem. Widać jeszcze, że jest tak niezbyt przejrzyste. I po prostu czuć było wszędzie wokół dym z ogniska, ale to nie były ogniska na kempingu, tylko znowu pożary tutaj. A dziś rano na... tego nie będzie widać, ale jest taki, są takie drobne kropki. To wszystko to jest popiół. Czyli mieliśmy w nocy opad popiołu z tego tutaj. Z tego pobliskiego pożaru. Czyli musi być blisko albo duży. I przyjemnie się śpi i oddycha w takich warunkach, dlatego zamknęliśmy też okno na noc. Lepiej się dusić w swoich oparach niż wdychać cały czas dym z ogniska. Już nie wiem, co mi bardziej ten zapach przypomina, Australię czy Kanadę. Bo i tu i tam mieliśmy przygody z pożarami lasów i buszu.
ciekawe, czy dalej widać ten dym. Zadymione. O, i jedzie przyczepka. Jedna z większych. Odejdź, odejdź. Wygląda morze skąpane w dymie. Dym jest ognia. I tak jedziemy w takim smogu, naturalnym smogu pożarów lasu. Nie jest to zbyt dobre dla płuc. Jest to jedna z gorszych rzeczy dla filtra powietrza w samochodzie. Godzina 11. 14 września. Połowa września już za nami prawie. Nie wiem, który to już jest dzień. Jakiś tam 5, 7. Coś takiego. Bardzo 10. Nie. 10? Racja, ja liczę od przekroczenia granicy. Aha, no to tak. Oglądaniu największych stworzeń żyjących w oceanach na Ziemi, to mamy dzisiaj największe żyjące, nie wiem jak to nazwać, rośliny, drzewa, największe drzewa będą dzisiaj, duże stare drzewa, w jakichś różnych parkach o nazwie Redwood. Tych parków jest tu kilka, jak nie kilkanaście po drodze. No i będziemy się zatrzymywać pewnie w kilku, albo we wszystkich, jak tylko się będzie dało. I w poszukiwaniu największego drzewa na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Z tego co wiem, to są dwa, co najmniej tu gatunki takich dużych drzew, czyli te sekwoje. Sekwoja chyba wiecznie zielona i mamutowiec olbrzymi, to są polskie nazwy. Tutaj oni na to ogólnie mówią Redwood. Jak się mówi sekwoja, to oni raczej to kojarzą z tego parku Yosemite. Być może, że tam rośnie więcej tych sekwoi, a tutaj więcej tych mamutowców. Różnią się na pierwszy rzut oka dość mocno tymi igłami, a gdzieś tam w Wikipedii też było, że jedne rosną bardziej tutaj na wybrzeżu, a drugie głąb lądu gdzieś w wyższych partiach w górach. Także ja się domyślam, że te sekwoje chyba rosną w górach, ale może być na odwrót. Dlatego się dowiemy dzisiaj jak najwięcej na ten temat. I mam nadzieję, że coś będzie, że będą dobre okazy. Nie, już nie będzie napisu. Już przegapiliśmy wszystko. Była granica z Kalifornią. Nic się na razie nie zmienia. Turn on headlights. Takie rzeczy. Granica była, trzeba było się zatrzymać i powiedzieć, czy się ma jakieś świeże owoce. Powiedzieliśmy, że mamy banany i cebulę. Pani powiedziała, że banany są spoko. I możemy jechać. A jeszcze mieliśmy ukrytą wrzaskę. Ale w ogóle nie wiedzieliśmy o tym, że będzie jakiś punkt kontrolny na granicy. Na pierwszy rzut oka, co się tak jakby rzuca w oczy, to to, że się skończyły lasy. Troszeczkę się wypłaszczył teren. Dalej są ładne drzewa i to nawet coraz większe. To, co tutaj przy drodze rośnie, to już właśnie są chyba te mamutowce. Widzę po igłach, że to są bardziej takie tarczki niż igły.
trochę bardziej jak nasza tuja niż nasza sosna. Jechaliśmy na parking. Jest szansa się przyjrzeć z bliska pierwszemu z tych drzew. Nie wiem do końca jak się nazywają. Oni na to mówią redwood. Ja myślę, że to jest sekwoja. Ale może to być też mamutowiec. Chociaż mi się wydaje, że mamutowiec ma takie łuski, tarczki, a nie takie igły. No więc tak to wygląda z bliska. Trochę jak taka jodełka. Tam gdzieś są ich korony na kilkadziesiąt metrów wysokie. A tu rośnie taki mały krzaczek. Także uczymy się na bieżąco. Ja myślę, że jest problem w tłumaczeniu. Bo w polskim jest i sekwoja, i ten mamutowiec. A tu jest po prostu coast redwood i to jest sekwoja sempervirens. To mi się wydaje, że to jest sekwoja wiecznie zielona. I giant sekwoja, czyli coast redwood, to jest sekwoja wiecznie zielona w polskim. A giant sekwoja to jest nasz mamutowiec olbrzymi. Sequoia dendron giganteum. No i to jest mamutowiec olbrzymi, który jest prawdopodobnie najstarszy. Tamte w parku właśnie sekwoja, ten generał Sherman i tak dalej. I on jest niższy tu według obrazka, ale większy jeszcze pień. Szerszy i tam są te wszystkie tunele, gdzie samochody przejeżdżają przez pień drzewa. No jeszcze jest down redwood meta sequoia. Wow, mamy pierwszy pień. Czuć tą żywicę, ten zapach, prawda? Ale ten zapach jest inny niż taka typowa. Jest. That's fine. No worries, no worries. We like. Ale podobają mi się te drogowskazy, że that's a big tree, it's a very big tree too. I idziemy w kierunku another big tree. Tak? No dobra. Nie wiem jak to kręcić. Czy to w ogóle widać w tym GoPro? Jak się tu wchodzi pomiędzy tymi drzewami, to jest jakiś inny stan umysłu.
To się człowiekowi wydaje dosłownie, jakby się skurczył. Idę tu zrobić zdjęcie z bliska. Dobra, siedzę sobie pod drzewem. Nie wiem, chyba zmienię na szerszy kąt. Dobra, jest tu tak dość ciemno, wiadomo, przez drzewa, ale są miejsca, gdzie jak dociera słońce, to widać ten kolor pomarańczowy tej kory. Tej kory, która jest, no, nie wiem, gdzieś tam było napisane, że chyba do pół metra grubości może mieć. Osłania te drzewa przed pożarami, które tu non-stop się zdarzają. Szyszki chyba są też jakoś ognioodporne, albo nawet pożar wspomaga otwieranie tych szyszek i kiełkowanie. A teraz można policzyć mniej więcej obwód tego jednego. Wiadomo, jestem tu przy podstawie. Nie jest to największe tu w okolicy drzewo, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. No tak mniej więcej ze 20 metrów mogą mieć te duże tu okazy. Ten na środku w cieniu, ten jeden przed nim też. Mogą być jeszcze szersze chyba u podstawy niż ten. No to jeśli te drzewa są wyższe, ale mają mniejsze pnie, to wrażenie przy tych mamutowcach też musi być po prostu gigantyczne. Jeśli tamte pnie są jeszcze dużo szersze od tych u podstawy. Tu w ogóle widać, jak wyrasta ze środka jakiegoś starego, wielkiego, spróchniałego drzewa, wyrasta młodsze. Ile ma lat, ile metrów, ale dosłownie ze środka. No kurde, któreś tu się zwaliło. Trzeba kawałek obejść. Wow. Fajnie, bo można by było je obejść wzdłuż i zobaczyć, ile ono ma wzdłuż. Tędy, od korzonków, tu jest jeszcze wilgotno nawet, nie chcę tam wsadzać. Pachnie zbutwiałym drewnem, jest czerwone, pomarańczowe. Tędy po prostu płynie woda od malutkich korzonków. W górę na odległość, no nie wiem, ciężkie jest to oszacowanie wysokości, kilkudziesięciu na pewno metrów, może 60, może 70. Czyli woda płynie sobie
pod ziemi, w tych drzewach, aż do koniuszków igieł, gdzieś tam prawie 100 metrów wyżej. I jak to jest zrobione? Tak, żeby przetransportować wodę na taką wysokość normalnie, dzisiejsze pompy. To jest tak wielkie, to jest już przerażenie. Ja mam takie uczucie takiego jakiegoś trochę lęku, że coś takiego wielkiego. Tak jakbym zobaczyła dinozaura, tylko że wśród po prostu roślin. No. No jest to niesamowite, że żyjące istoty wbrew jakimś prawom fizyki, grawitacji, wszystkiego, ile to musi ważyć i ile lat to musi rosnąć, to sobie tu po prostu stoi w czasie, kiedy, nie wiem, historia się przetaczała przez świat. Tysiące ludzi gdzieś tam ginęło w wojnach, a te sobie tutaj rosły po prostu. I dzisiaj są takie ogromne. Jest tak spokojnie, jak w żadnym lesie. No, jest cisza. Jest cisza. Nie czuć w ogóle tak jakby żadnego ruchu powietrza. Chyba przez to, że cały wiatr jakiś... Ruch powietrza się wyhamowuje na tych ogromnych drzewach, nie? Fajnie jest też porośnięte dno tego lasu takimi paprociami. Fajnie jakby tu też rosły takie takie wielkie grzyby, takie prawdziwe, przeskalowane do rozmiarów lasu. Grzybolce. No naprawdę, jest ten moment taki, jak się wchodzi, że czujesz się, jakbyś się zminiaturyzował. Jest ciemno w tym lesie, więc tu będzie może mało widoczne, ale tu na przykład widać ślady jakiegoś pożaru. Ciekawe, sprzed ilu lat. Cały ten pień opalony. Ale coś tam rośnie dalej. Nie wiem, czy to widać. No tu dobrze widać, jak idziesz i jesteś po prostu skalą dla tego zjawiska, jakim są te drzewa. W wielu miejscach na świecie widzieliśmy, że były sekwoje jakby sztucznie nasadzane w jakichś ogrodach botanicznych i to po prostu trzeba setek lat, nie wiem ilu setek, ale wielkość tych drzew sztucznie gdzieś posadzonych to jest... No, że najstarsze mogą mieć tutaj około 800. No, czyli jak ktoś się w Europie posadził może 200 lat temu, jak je przywieźli z Ameryki, może 100 lat temu, 150 najstarsze, to one zdążyły wyrosnąć jak takie patyczki tutaj, co po niektóre. No a teraz idziemy takim szlakiem, gdzie widać z różnego poziomu te różne jakby stadia wzrostu, te wielkie pnie, a tu zaraz obok są takie. No i co? Ile to ma lat? Jest wysokie, ale jest chudziutkie. Także raczej nie da się tego doświadczyć nigdzie indziej tej skali.
Trzeba tu przyjechać. I fajne jest też to, że w zasadzie 100 metrów, 200 metrów od parkingu wszyscy ludzie, inni turyści się kończą i wracają do aut. I całą tą ścieżkę mamy dla siebie. No. Pasowałoby, nie? Czy ty masz większy? Nie. Moje jest trochę za ciasne. Moje też. Super.